Co ciekawe, największą różnicę ze wszystkiego, czego spróbowaliśmy, to była szybka, którą bardzo dużo osób w Moto 2 przycinało. Nie ta szybka nie od kasku, tylko ta, która jest na owiewce. Mhm. Ona tak wystawała i przeszkadzała bardzo na zmianie kierunków, na starcie, bo cały czas się dotykało tą szczęką kasku i uderzało tą szybkę, więc prawie wszyscy ją przycinali tak, żeby szła równolegle z linią owiewki. Ale jak poszliśmy na ten test, właśnie aerodynamiczny, to robiła bardzo, bardzo dużą różnicę, największą ze wszystkiego, więc no, zostawiliśmy ją i musiałem się przyzwyczaić do tego, żeby w taki sposób zmieniać kierunek, żeby jej nie uderzać. Cześć, jeśli nie spodobał Ci się ten film, możesz kliknąć tutaj na dole subskrybuj. Będę wrzucał dużo więcej filmów, które Ci się nie spodobają.